No siemanko, ten piątkowy podwieczorek. Startujemy. Dzisiaj kurde tylko udało mi się wyhaczyć 3 bloki na 3 godziny. Z racji pewno takiej, że jutro jest święto, 6 stycznia. Każdy się przypalił, żeby dzisiaj sobie zarezerwować dzionek, a jutro odpocząć. No nie ukrywam, że nie chciało mi się wychodzić z chaty z myślą, że będę tylko 3 godziny miał jeździć. No to się po prostu nie opłaca. Mam nadzieję, że w trakcie mojej jazdy ktoś zrezygnuje z godzin wieczornych i uda się wziąć jeszcze za 2 godzinki. Pewno nikogo nie zdziwię, jak powiem, skąd zaczynamy. No tak, z Izaka, restauracja. Dzisiaj ma temperatura spasiba do 1 stopnia, więc trzeba było się trochę cieplej ubrać. Kurde, jak trawkę zasadzą, to będzie ładnie. Tylko pewnie teraz jeszcze... Dzięki. Teraz pewnie jeszcze nie mogą, bo przymrozki będą szły. A pewnie chuj by szczelił tą trawę. Tak trochę przymglone jest. Ja tak patrzę. Smog krakowski. O kurwa, co to się stało? Co to się stanęło? Ale jaja. Nowosielskiego. To w ogóle z Krakowa przypłynęło. Nieźle. Podczas montażu chciałem sprawdzić, gdzie jest ta ulica Nowosielskiego i trafiłem na całkiem ciekawy artykuł. Jakieś wiadomości dostaję. Punkt może mieć opóźnienie. Spoko, przyjaciół, też kawałek mam, żeby dojechać. Ja ciekawy jestem, jak się dzisiejszy dzień potoczy, gdzie mnie wypierdzieli. Ale jak będę widział jakieś trasy w chuj dalekie, to będę to po prostu odrzucał. Bo wiedzą, że mam tylko 3 godziny. I jedną dostało jechać godzinę, no to się nie kalkuluje. O wyzwaniu można zapomnieć dzisiaj w ogóle, ale nie wiem, czy zrobię te 6 zamówień. Kurwa, założyłem polar pod kurtkę, ale coś czuję, że być za gorąco. No i dobra, jestem na miejscu. Ciekawe, jakie to opóźnienie mają. No nie stoi jeszcze żaroku na ladzie. Na diver będę z tym leciał. To gdzieś tam chyba koło tego burgera. Pierogi, krem z pomidorów, Pepsi. No nie ma pizzy. 4,75. To jest. Pierożki, dobra, dzięki. Dziękuję bardzo, do widzenia. No, całe 350 metrów. Dalej jest ta dostawa. W sumie zapłacili mi chyba tylko za dojazd z domu tutaj. A, to zapięcie trzeba dać trochę inaczej. Bo długo tego nie zniosę. Daj w urosie. Kurwa tu. Co jest kurwa? Dobra, proszę bardzo. Do widzenia. Mogę mi tą pizzę tam jeszcze wziąć, co widziałem, że mieli na ladzie.
Gdzie tu jechać, bo podejrzewam, że w tą stronę, w którą pojadę, to w drugą będzie odbiór. No nic, kieruję się w stronę rynku. Chyba nic nie wpada, co jest do chuja. No i tak kurwa, myślałem, że odjadę i wpadnie ta restauracja na Izaka znowu, co brałem przed chwilą. Kurwa, i trzeba się wracać, a już odjechałem ze 2 km. Twoje zarobki wzrosły przez złą pogodę? Przecież nie jest taka najgorsza. Ta krakowska też jest zajebista, widzę. Jeszcze raz, ja 016. Nawet nie mówię do widzenia, bo za chwilę tu przyjadę pewnie znowu. Ten przewóz nie jest tak blisko. Miałem niby odrzucać takie traski dłuższe, jak mówiłem. Ja potwierdzę odbiór, bo kurwa, potem nie potwierdzę, jak odjadę. No ale jadę w swoje strony tam. To trochę zmienia postać rzeczy. Tam później jakiś może mat wpadnie na kąciku, a tam lubią podwójnie dawać. To bym to zrobił. No i na ten przewód jest fajna droga, bo to w sumie cały czas ścieżką się jedzie. Chyba, że mnie nie rozjebał. Nie wiem, czy jakiegoś zadziora mam na tarczy, czy jaki chuj, ale wczoraj znowu zerwałem z klocka okładzinę. Dobrze, że mam zapas takich starych klocków, które sobie trzymam w szufladzie. Bo ja bym tak założył nowego, wydał na niego 5 dyszek, a on się jeden dzień zerwał, to bym się wkurwił. No i tak kminie, czym to może być spowodowane. No i wychodzi mi na to, że to jest chyba wina tarczy. Ale te klocki, co założyłem teraz, są jeszcze gorsze od tamtych chyba. W ogóle hamulca z tyłu nie ma. Muszę obczajać ten grafik. Czasem coś się nie zwalnia, żeby sobie klepnąć od razu. Dobra, chyba czas najwyższe lampki podpalić, bo zimno. Kurde, z tym wiatrem już dość normalnie mam tego. Ale zazwyczaj jak tu jeździłem, to biało z drugą stronę. Wiem, od kiedy mi się tak ciężko jeździ. Fajnie mi się jeździło, jak widziałem, jak kwota w raportach rośnie. A jak se przeliczyłem, ile trzeba do urzędu skarbowego pieniędzy z tego oddać, to opadłem z sił. Tego nie obejdę i płacić trzeba. Jak człowiek pracuje w normalnej robocie, wie, ile zarobi, to nie skupia się na tym aż tak, że mu tam coś zawierają. Ale jak już masz pieniądze w kieszeni i trzeba ten cały jebany ryczałt zapłacić i wyjąć z tego portfela, to wtedy boli. Chyba coś źle pojechałem. Serio, kurwa? To był przejazd? Ale to nie zmienia faktu, że to nie jest tu. Ale tu przejścia nie ma, kurwa. Tu był przejazd, jak nie, no to wracam na główną i tam idę kombinować. Chuja tu będzie, a nie przejście. Wszystko kurwa ogrodzone. Ja pierdzielę. Jest ten biały blok. A wejście pewnie jest kurwa. Jest pojebane. No i chwilę ja nadłożyłem znowu. Tu jest jakiś jebany mostek. Tak. Tylko czemu nawigacja o tym nie mówi? Kurde.
44, kurwa. Ja potrzebuję 44, o. Tam jest, kurwa. To jest coś, kurwa, wyburzone. Kurwa, kolejne bloki będą stawiać. Ja pierdolę. To i oczywiście tu nie ma, kurwa, numeru mojej klatki. Minutes later. Halo, dzień dobry, pani, co kurier z Globo z tej strony. Ja jestem na miejscu, tylko nie mogę namierzyć pani klatki. Widzę jakieś dwie klatki 44A. A. Dobra, mam. Mam od strony przy ulicy. Dobra, jestem. Dzięki. Hej. 3 są otwarte. Dzień dobry, przepraszam. Ja tam pojechałem w drugą stronę w ogóle. Dzięki, do widzenia. Dostarczony. Godzina czasu minęła, 32 zł. No nie jest tak źle, ale mogłoby być lepiej, gdybym nie błądził. Tyle czasu tutaj. Kurwa, pompkę mają na osiedlu. Zestaw kluczy do roweru. Kurde, no nic mi stąd nie wpadnie. Gdzie ten mostek był? Tu. Jak tam, zwolniło się coś? Niestety. 2 godziny zostały. Dobra, dałeś jakieś zamówienie. Jakbym sobie pojechał na Wielicką albo podejść na luziku do dzisiejszego dnia i tak chcę jeździć, bo chcę jeździć, tą stówkę chcę zgarnąć, iść do domu, jebnąć się przed TV-kiem. To też jest jakaś myśl, a nie cały czas piecem, bo wyzwanie. Jest Dajwór na 5 km. Ja do Dajwóru mam 5 km, czyli dostawa będzie gdzieś tam blisko. Czyli dobrze, bo nie jadę za darmo. A zbliżam się do rynku. A to mi chodziło. Kurwa, Mikołaj w bagażniku. Nogi mu tylko wystają. Doigrał się. W ogóle nie wiem, czy nie napisać do tego Globo i powiedzieć im, że mi się rozdupsył ten zamek, żeby nie wysłali nowego plecaka. Coś tam tych zamówień mam już rozwiedzione. Ja wiem, że oni nie chcą dawać każdemu, jak zaczyna robotę, bo weźmie plecak, sprzeda w chuj, a nie będzie nic jeździł. No ale trochę mam już wyjeżdżone. Jedzieć. I troszkę się chyba już zasłużyłem dla firmy. Ciekawe, co by odpisali. No kurtki mi nie chcieli dać. Powiedzieli mi, że kurtkę się dostaje tylko za jakieś tam konkursy. Dobry. 389 Globo. Dziękuję. Na Miodową. To jest gdzieś po tej stronie czy po drugiej? Po tej stronie. Ja pierdolę, no nie da się po tym jechać, no. No i medeksik oczywiście. Pierdolę. Tu Royal Space Miodowa 33.
A ja mam znowu kurwa 33, a i co? Znowu szukam. 10 minutes later. Tak kombinujecie, to 33, a jest to 33, kurczę? Tak, bo to jest do końca i akurat nasz lokal jest na końcu. Dobra, sorry. Proszę bardzo, dzięki. Dzięki. Dziwny jakiś ten dzień dzisiaj. Nic mi nie idzie. Dzisiaj też kompletnie nic mi nie idzie. Stradomska. Ze Stradomskiej pod Park Jordana. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Tutaj jest. Jakieś narkotyki. Dobra. Pan co, ja z Glovo jestem, miałem czekać 10 minut, czekałem. Okazało mi się, że 20 minut znowu mam czekać na zamówienie. To mi dopiero przyszło powiaduje w tym momencie. Aha. To nie wiem. No to dobra, no to... No, ale to krócej, jest... krócej panu zamienić właśnie. Nie, to już było, nie? Dobra. To nie wiem, co chodzi, dopiero mi wpadło. Okej. Okay. Dobra, potwierdzone. Dziękuję. Do widzenia. No, faktycznie widziałem, że ktoś wyszedł przed chwilą i coś tam mu wyszło z tego urządzonka, jakiś papierek, tak jakby to zamówienie, czyli Glovo w kulki przegrało. Dawaj mnie cię, bo chcę kręcić. Będzie bójka, kurwa. No i jesteśmy na Błoniach. 1,5 kilometra do klienta. No jest wolny, a ja go nie mogę włączyć. Niech już jest zajęty. Dobry, tutaj jest 51A, może? Tak jest. Tak, to jest. I mam gościowi zostawić paczkę w jakimś roomie z paczkami. Znaczy, niech pan po prostu zadzwoni i powiadomi, nie? Ma pan jakieś imię i nazwisko? No właśnie, nie bardzo. A jaki pokój? No też nic nie ma, że mam zostawić w jakimś pomieszczeniu z paczkami. Już pani pokaże. No. Dziękuję pięknie, do widzenia. Nie podoba mi się ten dzień. Trzeba było siedzieć na dupie, kurwa, w domu dzisiaj. Jak i tak tych godzin nie było tyle, co chciałem. Kuźwa, 3 hotele, jeden na drugim. Z Brackiej na Prądnik. Nie, z tego. Floriańskiej. No to mogę wziąć KFC. Może lepiej, aby tych godzin się nie dało przedłużyć. Coś mi się, kurwa, nie chce dzisiaj. Chujowy ten dzień. Dobra. Globo, 845. Five minutes later. Musi pan zgłosić, że do nas nie wpadła ta postawa tam do siebie.
Dobra. Coraz kurwa lepiej. KFC nie przygotowuje, no to jedziemy od konkurencji wziąć. Z maczka. Kurwa, ja jadę. Z przyzwyczajenia już po burgera waliłem na pracę. Najgorzej przy jeździe po rynku, jak ludzie idą i cię nie widzą, to se fajnie rozplanujesz, jak chce ich tu myknąć. Ale najgorzej, jak cię zobaczą. Zaczną uciekać z drogi i kurwa się możesz wpierdolić ładnie. Jest lepiej, jakby w ogóle chodzili za mnie tymi oczami. Kurwa, ludzie, nie panikujcie, ja tu od 25 lat slalomy robię po tym rynku. To we krwi człowiek ma. No i jestem. Ty, podwójne są mam. Jeden na Kazimierz, drugi na Grzeguszki. No to wracam do domu. Heh. No ale co, ja nawet nie zrobię tego. Nie, jak to zrobię, to będzie pierwsze wyzwanie. No chociaż tyle. To zresztą 20 zł będzie za te 3 godziny. Kurwa, już trzecią godzinę jeżdżę z dodatkowym bonusem za deszcz. Tu ani kropla nie spadła. AP i Q8. Dzięki. Znowu siedziałem dzisiaj pół dnia nad rowerem. Wyczyściłem go sobie elegancko, więc bardzo miło, że nie pada. No jakoś to jeszcze chodzi. Ale nie wiem, czy czyszcząc korbę nie naklepałem se benzynką na support, bo coś tam skrzyczy. Trzeba to będzie tam zaglądać jeszcze jutro najwyżej. Siema! Cześć! Żarełko przywiozłem. Mnie? Nie, no. Myślałem, że mnie. Myślałem, że mnie nie pozna w tym kasku. Znowu hakier. Piętro drugie. Dobry. Porio? Kusiem. Nie to. Porio.
Jest. Kuło się otworzy. Kurczę, ze frytkę ze bólem. No, przepraszam. Koleżka zamówił 6 hamburgerów, a chciał frytki. Ja tam nie wiem, ja tylko dostarczam. Dzień dobry, ja mam zamówienie pod 18, mieszkanie. Drugie piętro, winda. Dzięki piękne. Okej. No i to jest pan ochroniarz z powołaniem. Taki się szanuje. No i ta pizda na Rakowickiej. Dzień dobry. I drugie. Dziękuję, do widzenia. Pani jeszcze w świątecznym nastroju. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ja to jeszcze może jedno wpadnie. 92 zł. O, jest, z Kazimierza na Krakowską. Dragon Tail. Tą skałeczną to mogłem przeskoczyć. I wyskoczę zaraz koło tego dragona. No nie, Chińczyk będzie chyba. Dzień dobry. Czy 4, 5, 6 globo już będzie, czy? Taki średnio Chińczyk, jak tu po ukraińsku gadają. Na fabryczną mam jechać. Ja nie wiem, kurwa, czy ja ślepy jestem, czy pojebany. Przecież jakby było napisane, że na krakowską. A teraz nagle na fabryczną. Kurwa, nie wiem. Ale zmieniło się zamówienie, że mógł szybciej odebrać. Ale dobrze, bo będzie bliżej domu. No chyba, że zwolniły się miejsca, to jeździmy. Chuja się zwolniło, dobra. Robię to, idę do domu. Nie no, musiało się zmienić, bo cena, bo kwota też się zmieniła z 18 zł na 14. Ja po co ja tu przejechałem? Ja pierdolę. Idź ty, człowieku, kurwa, do domu. Tutaj skakujesz na Wisłę i ciśniesz cały czas prosto do Dąbia. No, na Wisłę, kurwa, powiedział. Powiedział, pojechał gdzie indziej. Film się będzie nazywał, kurwa, nie ogar roku. Dzięki. Dziesiąty, najwyższy.
Dzięki, do widzenia. Podjebane tu mają nieźle. $106. Mam plus 19, 130 wyszło. 3 godziny. Wracam na HTL-u.